Jesteśmy pod kościołem świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży. Opowiedz nam, co się... Poczekajcie, bo filmuję. Jest Robert Bąkiewicz. Tutaj narodowcy się zebrali pod kościołem świętego Aleksandra. A co się... Poczekaj chwilkę. Robert Bąkiewicz znowu bez maseczki. Ustala coś z policją. Policja obstawia tutaj schody ciała Aleksandra. Jak to się przekształca na ten, bo mi kurwa się... To możemy teraz? Sekundę? A, to teraz mówić? A. No tak, no tu szedł z De Gaulle, połączyły się tam różne blokady i zmierzali w stronę tak zwanego Trybunału. Ja tutaj na murku taką piękną strzałem robiłam i wpadło na mnie trzech, tak mi się wydaje, kolesi. Tędy wbiegli na mnie z tyłu, rzucili mnie na ziemię, przewrócili, zaczęli kopać i tam... A policja była? W tym momencie nie było. Coś tak się zamierzali, jakby do twarzy się chcieli dobrać i coś mi zrobić, ale uciekli, bo ktoś się chyba wystraszył i chwilę potem przybiegła policja. Nie wiem, czy to policja ich wystraszyła, czy ktoś z ludzi zaczął krzyczeć, tego już nie wiem. No i tyle. No i mnie spisali. Potem się więcej takich typów właśnie faszystowskich pojawiło. Obserwowałam tą sytuację, bo na początku ich było kilku, to oni po prostu wchodzą do kościoła i wychodzą, jakby tam mieszkali po prostu. Teraz jest ich więcej, oczywiście Bąkiewicz tam jest. No i się zrobiła taka impreza na placu Trzech Krzyży. Bardzo dużo ludzi się zebrało. Co? To jest jedno zło. To jest bezprawie. Co jest? Okej. Okay. Niech pani to na... Tam jest grubo. Tak, tutaj jesteśmy na tej pierwszej linii, na placu Trzech Krzyży, przy tym wejściu do kościoła Aleksandra. Policja tutaj odgradza starczami tłum od tych osób, które się na schodach z kościoła zebrały. Stanęli w rogu. To brzmi, jakby w środku kościoła się odbywało jakieś nabożeństwo chyba, coś jeszcze nawet. Te osoby tutaj śpiewają, chyba różaniec odmawiają i śpiewają jakieś pieśni. O, jest Robert Bąkiewicz z różańcem i bez maseczki klasycznie. Decyduję, myślę, czuję, decyduję, myślę, czuję, decyduję. Śpiewają z dawna z Polski Tyś Maryjo. Ale znają zwrotkę. Tak, znają tylko jedną zwrotkę, jak tu podpowiadają ludzie. Tak śpiewają ten hymn maryjny. Niech
jednej strony odgradzają właśnie tutaj narodowcy. Jebać klen! Jebać klen! Jebać klen! Wypierdalać! 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 Polska świecka, nie katolicka! No tak jak słyszeliśmy tutaj, to wszystko zebrało, że trzech mężczyzn zaatakowało Klementynę Suchanów, piszącą jakieś napisy tutaj na schodach. Boga z wami nie ma! 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 Good timing! How are you? Dajcie mi pokazać! Jebać PiS! Jebać PiS! Jebać PiS! Jebać PiS! Jebać PiS! Różańcem! Chuju! Zakryj! Teraz skandują stop aborcji. Jebać PiS! Jebać PiS! Jebać PiS!
macie numery? Wypierdalać! 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 No pewnie. Cała Polska się was wstydzi! Wyjrzyj się, prawdę mówię! Czujesz tę obstawę policji tutaj? A słucham? Co czujesz, jak widzisz tę obstawę policji tutaj? Szczerze mówiąc, spokój. Jeśli będą bili, to znaczy, że tak trzeba. W sumie robię to, co moje sumienie mówi mi robić. Oni robią swoją pracę. Mam nadzieję, że wygramy w końcu, więc... Dzięki. Robert Bąkiewicz musi czerpać przyjemność z tej manifestacyjnego odnawiania założenia maski. Teraz odmawiają Ojcze Nasz. Tak, to chyba różaniec się zaczyna.
było! Na pierdurnia! To jest wojna! To jest wojna! To jest wojna! To jest wojna! Osoby w tłumie podpowiadają nam, jak, od czego się tutaj zaczęło, czyli od gazu, który narodowcy użyli przeciwko osobom, które tutaj protestowały. Między innymi poturbowali Klementynę Suchanow, z którą rozmawiałaś, Dominiko, nie? Tak, tak. Klementyna opowiadała, że tutaj pisała coś na schodach przed kościołem, kiedy trzech narodowców na nią napadło i ją poturbowało. O gazie nie słyszałam, a to gaz zaczęli rozpylać zanim zaczęła malować Klementyna, czy wcześniej? Zanim. Po prostu się zebrali tutaj. Tak jak wczoraj pod kościołem Świętego Krzyża, tak tutaj właśnie wybrali sobie jeden taki punkt. Za chcę w dupę, ten Jerozolimie! 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 To reprezentatywna scena dla całej tej blokady dzisiaj. No tak. Ona była bardzo spokojna. Hańba! Tak, dopóki nie pojawili się narodowcy, było bardzo spokojnie. Po prostu blokowano ulicę. Blokowano ulicę, blokowano ronda. Właśnie zeszła, to tam była ta największa blokada, kiedy z De Gaulle'a zaczynali schodzić ludzie, przechodząc właśnie przez Plac Trzech Krzyży pod Trybunał Konstytucyjny. My tam byliśmy też na poprzedniej naszej relacji, Państwo mogą zobaczyć. No i właśnie w drodze tutaj się zaczęły dziać rzeczy. Tak, no, mi się udało też przejechać trasę od metra Świętokrzyska przez Rondo ONZ Jana Pawła II aż do placu Wilsona i potem w drugą stronę i tam wszędzie przechadzały się grupki osób. Całe miasto jest w zasadzie zablokowane, co pewnie ci z Państwa, którzy próbowali ruszyć się samochodem, wiedzą. Takich scen nie było. Dopiero teraz, przypominamy, zaczęło się od tego, że narodowcy zaatakowali grupkę protestujących na Placu Trzech Krzyży. Jest też helikopter, on dzisiaj patroluje całą przestrzeń nad Warszawą. Widziałem go wcześniej na Żoliborzu. Tak, wcześniej w centrum był też parę razy. Jeszcze godzinę temu Warszawa w niektórych miejscach wyglądała jak miasto widmo. Przechadzały się tylko grupy osób, albo rowerzyści przejeżdżali zupełnie pustymi ulicami. Jaki śmieszny grubas! Przed sound system, który najprawdopodobniej zagłuszy modlitwę. Thank you.
Dobra, bez ten obra. Tak, z jednej strony John Lennon, z drugiej strony zupełnie inne hasła. A tutaj cały czas trwają modlitwy. W punktach Warszawy cały czas trwają blokady. Jak wracałem tutaj bliżej centrum na metrze Świętokrzyska, widziałem blokady ułożone z hulajnóg elektrycznych. Tam nie zostało już dużo osób, ale cały czas chcą tamować ruch. Najwięcej osób udało się pod Trybunał Konstytucyjny, gdzie wraz z protestującymi ustawił się długi, długi rząd taksówkarzy, którzy dołączyli się do tego dzisiejszego protestu. Mieli w autach plakaty z napisem Strajk Kobiet. Jeden z nich miał też transparent Jestem tutaj, bo moja córka, babcia i żona nie mogą tutaj być.
kobietą! Rewolucja jest kobietą! Rewolucja jest kobietą! Rewolucja jest kobietą! Rewolucja! Niektórzy z narodowców starają się pokazywać znaki PiS, tak jak tutaj Państwo mogą widzieć, ale no nie oddaje to tutaj dynamiki tej sytuacji. Przypomnijmy, że zaczęło się od tego, że narodowcy zaczęli atakować kobiety, które były zebrane tutaj na placu Trzech Krzyży. Mamy informację o tym, że poleciał między innymi gaz. Muzyka trochę zmienia dynamikę tej sytuacji. Ludzie są wściekli. Ale muzyka taneczna.
nami i będą nas... Proszę, zajebiście! Ja się wezmę za pana, że pan ignoruje to porządku! Zajebiście, to pociejste mi! Dobra. Trzeba było! Nas nie wkurwiać! Trzeba było! Butelki z drugiej strony lecą. Właśnie dostaliśmy informację, że z drugiej strony lecą butelki.
apelowali przed chwilą o to, żeby nie odpowiadać agresją na agresję. Ma świadomość tego, co się tutaj stało na samym początku, to znaczy, gdy było tutaj bardzo mało osób blokujących plac Trzech Krzyży, zostały zaatakowane osoby, które tu były, przez narodowców. Teraz ludzie skaczą, a tutaj cały czas są pieśni religijne odśpiewywane. Tekst czytają z telefonu.
Krakowa, tutaj zaraz na schodach. Przed narodowcami widać jeszcze trochę dymu. Zaczynają się wychanki. O tak, proszę. Tak, wkurzyli się i chcą przez kordon policji przebić się do ludzi. Ale policja ich zatrzymała, bo to jest podwójny kordon, tak jak Państwo widzą. To paruba, a cześć Duda! To paruba, a cześć Duda! To paruba, a cześć Duda! Bąkiewicz dyscyplinuje swoją grupę. To paruba, a cześć Duda! To paruba, a cześć Duda! Dawaj, Grzęta! Podejdziemy trochę bliżej, tam gdzie ta flara. Wróciliśmy. Tutaj po tej stronie narodowców trochę się uspokoiło po tym, jak wpadła tutaj flara hukowa. Był taki tumult przez chwilę. Część z narodowców chciała przez policję się przedzierać tutaj do demonstrujących, ale policja ich powstrzymała. Bąkiewicz też ich trochę pacyfikował. Zauważyli, że mamy problemy z sygnałem i zrywa nam sieć co chwilę, ale proszę przy nas zostać, nie wyłączać, wracamy po jakichś 15-30 sekundach zawsze. Tak, była jedna osoba, która miała kominiarkę z krzyżem celtyckim też. Pamiętamy Białystok, a tu pojawiła się polska babcia. No proszę pani, no. Dobrze. Przyszła z różańcem. Polska policja chroni faszystów. Tchórzy faszystowskich. Chroni. Tchórzy. Egzorcyzmy odprawia. Egzorcyzmy. Znam cię. Znam cię. Co? Nie, proszę, nie, my pani nie spychamy. Pani się co wiesz, że pani tu wpycha? Co wiesz pani ze schodów? O, jest, przyszedł Sławomir Mentzen tutaj z Konfederacji. Tutaj ten mężczyzna. Próbują odciągnąć tego mężczyznę, tutaj inne osoby protestujące. Mówią mu, że to nie ma sensu, wracał, ale ten mężczyzna... Wróciliśmy, dobra. Minie. Tak, tutaj od tej lewej strony niestety było kilka jakichś takich trochę narwanych osób. Ale reszta demonstrujących je odciągnęła, żeby nie eskalować tutaj. Tak! Ciebie w mordę! Ciebie w mordę! Tutaj polska babcia rozmawia z policją. Tutaj idzie kolejny oddział policji. Bo narodowcy przesuwają się trochę w stronę tutaj innych demonstrantów, schodzą z.
Tak jak państwo słyszą... Kurwa nie chcę, pizdy je mam! Robi się coraz bardziej nerwowo, więc to organizatorzy próbują deeskalować. Bąkiewicz znowu uspokaja tutaj niektórych ludzi, którzy chcieliby wyjść do tych demonstracji. Widzą, tutaj cały czas jest tak z 1,5 metra demonstracji, a policją, która jest tutaj wyposażona w te tarcze, więc to jest taka nadal w miarę bezpieczna odległość. O, wyszliśmy, tak jest Bella Ciao. Jak to państwo widzą, kordon policyjny kończy się tak na brzegu kościoła i tutaj już swobodnie stoją kierowcy. A i tutaj właśnie puszczają Bella Ciao i tańczą. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao!